Cześć, tu Tocini, witam was w pierwszym w tym sezonie odcinku Mistrzów Rozu na koncie Winestro. I pozdro Oceo, cokolwiek to znaczy, nie? Ale pozdro Oceo i Prąs 5, 24 punkciki. Gościu miał 0-10 w placementach, tylko ten jeden rankedzik sobie wygrał. Po nic to nie szkodzi, bo runki są całkiem spoko. Bardzo spoko bym powiedział. Bohaterów trochę jest, może nie za dużo, ale są. A ja mam specjalny obiecany program do losowania. Właściwie nie program, a właściwie prosta aplikacja napisana w PHP, ale to nic. Wykonamy sobie losowanko. Jeżeli nam się trafi jedna z dostępnych nam postaci, to nią będziemy prawdopodobnie grali. I myślę, że tego się będziemy trzymali. Jeżeli zostanie piknięta albo zbanowana, spróbujemy wylosować inną. Ale na razie to. Odpalę wam tego. Tą aplikację. Puf. Widać coś? Nic nie widać. No, widać. Dobra, więc w każdym razie. O, dobra, jeszcze raz. Żeby nie było. Wchodzimy sobie tutaj. Na samym starcie tej strony jest po prostu wylosuj bohatera. I możemy sobie losować i zmieniać tutaj, jeżeli coś by było nie tak. Więc teraz od tego momentu jest ostateczne losowanie. Pum. Buf. Maokai. Czy ten pan posiada Maokaja? Mao nie posiada. Żeby nie było, zmienię wam scenę. Żeby pokazać Maokaja, nie ma Mao. Nie ma. Nie posiada Maokaja. Nie będę już tak co chwilę, no, tylko ten. Losujemy następnego. Heimerdinger! Oż jasne. Piękny będzie odcinek. Pierwszy odcinek Mistrzów Brązu. A więc Heimerdinger. Ta. Tego. Okej. Obiecałem, że będzie losowanie. Jest losowanie. Link do tego, do tej aplikacji podam w opisie, bo właściwie to jest wrzucone na serwer i każdy może z tego skorzystać. Myślę, że twórca jej się nie obrazi, jeżeli ma do mnie żal lub nie chce, by jej ta aplikacja była udostępniana. Niech mi to napisze. Ale myślę, że nie będzie problemu. Każdy będzie mógł sobie wylosować własnego czempiona. Tak. No to co, czekamy. Mam nadzieję, że szybko znajdzie. Jest! 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 Pięknie! Tak, mistrzowie brązu. Ostatni last pick! Ostatni last pick! Only meet 3 Namida! Mati 1007 Polak! Klisiu 5, doktor Zebol, no normalnie śmietanka śmietanek, dosłownie, że tak to nazwę. Do you feel that? Och, aż mi się ciepło na serduszku robi, jak myślę, że gram Heimerdingerem. Noob Report. Jest, czuję się jak w starym, dobrym browsie. Jeden po tym resecie, to normalnie jest kosmos, nie? Jeden top 4 mid, to będzie dosłownie czysta zajebistość. Już ta odcinek na czacie, kończy się wszystko. Sypałem wam 5 czampionów! Otwarte! Czampionów Namida! Zapomnij jajne Namida!
Och, ale będzie soczyście. Normalnie mistrzowie brązu pełną klasą. Aha, przypominam o podsyłaniu kont, dostałem ich całkiem sporo. Jak już to si, dziecko. Jasu, ohoho, to się pieprzcie, i tak ja idę na mita, pick order. Nagrywasz? Ej, starzy, to naprawdę starzy dobrze mistrzowie brązu. Brązy same w sobie epickością aż tryskają, nie? Zdecydowanie przypominam o tym, że seria mistrzów brązu ma przede wszystkim nakłaniać do tego, że każdy może grać w LoL'a, ale możemy się trochę też pośmiać z community i nastawienia w bardzo fajnym miejscu, takim jakim jest właśnie Brąz 5. Jakby to był Tao, ludzie. No. To by jaja były, co nie? Tylko mi wylosowało Heimera, więc będzie śmiesznie. Ach, coś czuję, że będzie grubo. Ja idę kurwa na mida! Zdecydowanie. Wszyscy mnie znają, to już jest kosmos. Jeżeli wchodzę do mistrzów brązu i pytają się mnie, czy ja to ja. No kurwa niemożliwe, nie? No Mati 1007 Polak. Bez wątpienia, przedni wybór. Przed nim, no nie ma wyjścia, no wylosowało to wylosowało. Nie no, oczywiście dużymi literami musi być. Jakieś tam cooldowny, no co się będziemy pierdzielić pod full AP, nie? Trochę może przekombinowane, ale... Z ciasteczkiem, szczerze, z ciasteczkiem będzie w przedniej. Aktualnie. Ale lepsze, no kurwa to! Idziesz na supa ziom! Bierheimera, nie no panowie! Ja na mida idę, no co? Ja na supporta! Oj, no fucking zoczna! Oj, kocham ich! No, fucking kosta! O, tak mi przykro. Ale szczerze, wrzucę to. Wrzucę specjalnie. Wrzucę to tylko i wyłącznie po to, żeby zachować, nie? Bo całkiem fajny przewiązek. Przedłuży nam się to trochę, nie? Ale uśmiałem się i ubawiłem. Dobra, co by tu z panem? Josuo pan! Do you feel that? Jest, tym razem jest z nami Barta z Pyle, jest również Mati 1007 Polak, Argon 1999 i do you feel that? I honor you, please. Order pick. Order pick. Coś nowego, pick order już był. O Fizie, ta piosenka. Nie wiem, random bany daje, ale jest przepiska. Tak, master brązu. Mater brązu. Mater? Myślę, że master. Give me szansę. Give me the chance. Heimera. Znaczy wyobrażam sobie właściwie na supporta, ale lepiej jak mu powiem tak, to się nie zasmuci. Dobra. A potem będzie płacz w komentarzach tego, który myślał, że to ja, miał nadzieję, że to ja, a ktoś wyszedł z gry i to jednak nie jestem ja. Znaczy to byłem właściwie ja, ale go minęła taka szansa zagrania ze mną i bycie na odcinku. Dobra, last ban Jarvan. Ban Kata.
Szczególnie jak biorę Heimerdingera. No jak ona się we mnie wpierdzieli, to ona umrze. Bez wątpienia, przedni wybór. Tak, Intignite, ale teraz nie biorę ciastka, tylko wezmę to. Report order pink guys! To kurwa gdzie Akali? Respekt. Nie report, tylko respekt. Pięknie. No Akali idiot. No, daj się skierować, nie tak pieprza. Ja Heimerem to nie grałem z pół roku i to będzie jakaś czysta porażka, ale będzie śmiesznie. Go support GG. O, Mati Polak, król, normalnie. Łapka w górę dla Matiego za mocne postanowienie bycia supportem w Brozie 5. I teraz Argon nie piknie nic, żebyśmy mogli przejść do kolejnego Champion Selecta. W imię po prostu zajebistości, długości tego odcinka, nie? Żebyście mieli tonę zabawy. A może po prostu mi ścięło internet i to dlatego, i mam nadzieję, że to dlatego i że mnie nie wywali. Dobra, jest Teemo. Normalnie Jordle przejmują mida i topa. Listen, nie, Twitch, a support Xin. Go support. A znowu ktoś wyjdzie, bo nie mają supporta. O placementy. A Barta z Ply zagra sobie Olafem. No i jest pięknie, a ja se aż normalnie smarknę. Już sobie aż normalnie smarknąłem i możemy spokojnie, spokojnie przechodzić do rozgrywki. Obiecanym Heimerdongerem. Pięknie, pierwszy odcinek Heimerdongerem. Olaf go tank of 70%. Heimerdonger! 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 Tu. Dobra, więc w naszym teamie ja jako Heimerdinger Vinestro. Do you feel that jako misfortune? Argon 1999, młodszy ode mnie aż o 7 lat, skubany skurczybyk. To on ma teraz jakieś 15, rocznikowo 16. Stary byk. Jako króliczek Teemo, Mati 1007, Polak, no ten to kurde ma 1008 lat ten, nie? Jako Sona, Barta z Ply jako Olaf, a w przeciwnym teamie mamy Zfinia Selika 0507 jako Garen, Mysta 72 jako Malphite, Klisiu 5 jako sędzia Katarina, Doktor Zebol jako Twitch i Noran albo Nuren. Tak, tak to się chyba powinno czytać. Jako Xinjiao. Xinjiao! Tak. Mam nadzieję, że rozgrywka będzie równie epicka jak Champion Select w poprzednim meczu. Tym, który nie doszedł do skutku. A tymczasem nie, zaraz będą załadowani. A tymczasem nie mam żadnego pojęcia, jak gra się Heimerdongerem. Ale to nic. Będzie okej. Okay. No dalej Twitchuś, Doktor Zebol. Chyba skupię się na puszu. Dawaj Twitch, bo ja chcę już zagrać. Mistrzowie brązu czekają, kurwa. Tak, tego no. A, przypominam o prawilnej. Za chwilę może.
Ech, śmiesznie. No dalej. Dawajcie. Dawaj teraz. Ribiato. Dobrze. Nic sobie rozumiem. Dobrze, przypominam, jak już się zaczęło, o prawilnej łapce w górę na start za zajebisty pierwszy odcinek serii Mistrzowie Brązu. Dawaj na mida. Katarina grubo tu już na mnie się czai. Już wie, że mnie rozwali, bo ja Heimerem grać nie potrafię i nie grałem bardzo, bardzo długo. Xin From. Ale będzie, będzie po prostu przeepicko. Tak, standardowo powiem, będziemy pilnować się prawilnych pinków. Tak, pamiętam. Ale mnie ta kata rozwali. Ale normalnie to już czuję, że to jest jakiś gościu, który specjalnie przegrał 10 placementów tylko po to, żeby trafić do brązu, żeby się nacieszyć słabymi graczami. A teraz mi pokaże, gdzie moje miejsce. Zniszczy mnie totalnie. Ja bym się nawet nie zdziwił. Ale... Ja to Yasuo z poprzedniego Champion Selectu. Ten zabawny Rush Yasuo Pick Order. Bardzo, bardzo mi miło. Przebardzo. Mogłem mu zostawić tego Yasuo. Chociaż nie, bo on by był bardziej mobilny niż Kata, więc Kata jest okej. Okay. Znaczy nie jest okej, okay, ale jest okej. Okay. Jeden awk. Fuck. Już wieżyczkę jak... Oj, piusz, ta, czyli dominałeś pierwszego last hita. Drugiego ci last hitowała wieżyczka, bo sam nie umiałeś. Jeny, co to jest? Nawet nie wiem, kurde, co to jest. Pięknie, ta wieżyczka robi za mnie robotę. Tu się skupić na tych last hitach to jest trochę ciężko, bym powiedział. O, Tauchin, pięknie, nie trafiłeś nic. Ale ta kata się mnie boi, to jest przykre. Tania skóra, Sona niszczy, bota. Mati 1007, piękny flash w wykonaniu miski, praw iście brązowy. Iście brązowy flash. Czekajcie, ja chyba powinienem maksować wieżyczki, znaczy skupię się na tym. Czemu by nie? Oj, nie wszedł ten last hit. Czemu ona taki damage odrywa? Nie wiem, tym Heimerem dogram kupę, w ogóle zhitować też nie umiem. O, love mistrz! No to czujesz, już wiesz, że trafiłeś do prawdziwego brązu 5. Dobra, jest granacik, jakby przyszedł Xin. No Olaf, słuchaj, nowa dżungla, to już nie przelewki. Nie no, zostawcie moją wieżyczkę, nie! Puszowanie jej to jest jednak taki minus, że mi tu jungler może przyjść. A! Dobra, może trochę spasuje. Rzeczywiście, trzeba ją trochę odciągnąć od farmy, bo za dużo sfarmiła jak na mojego mida. No rzeczywiście ma zbyt dużo tej farmy.
Chyba się cofnęła, no ale dobra. No to jak się cofnęła, to teraz mogę ją przepuszować. No Jin, ale na Heimerze maksuje się W. No a ja nie wiedziałem, patrzcie. Taka lipa wyszła trochę. Nienawidzę Heimera. Powiem ci szczerze, ja też. Uruchomić patrzałki. Prawidłowe patrzałki. Zblokować miniony, żeby nie podlazły pod wieżyczkę. Ciu. Nie wiem, co robi to coś, no ale... Ło! Kata, ty morderczynio wieżyczek. Nie zadobraś. Dobra, prawie dorzuciłem. Olaf na ganka idzie, nawet jak nad, po tej śmierci całkiem spoko level ma. Bałem się, że będzie miał niższy. No co, 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 no cofam, no. Co ty chcesz? Spoko, flashnęła. Szkoda tylko, że nie padła, bo tam niewiele zabrakło. Olaf, chcesz robić smoka? Stary. No to dajemy. Właściwie czemu by nie spróbować? Czy on się ustawił tak, że moja wieżyczka będzie obrywać damage? Oczywiście, bo po co miałby się przestawić tutaj, żeby przypadkiem nie obrywała? Ale spoko, my to zrobimy. Heimer Donger, król smoków. Król smoków! Pięknie zasmajtowałeś, ale to nic. Noob. Kto? Że ja? No wiem. Jeszcze lepsze towery. Coś czuję, że ona będzie chciała mnie zabić. Jak trafię ją z granatą i zestunuję, to pół biedy, nie? Ale jak jej nie trafię, to już bieda. Ole, ta pięknie wieżyczka trafia. Dobra, czy to stunuje? Znaczy to... Spowalnia. Stunuję chyba tylko jak trafię centralnie. Nie, tak kiedyś było. Dobra, już sam nie wiem. ...42! Słyszeliście? 42. Odcinki Mistrzów Brązu będą w tej serii. Do dupy ten granat. Znaczy ja do dupy go rzuciłem. Pamiętam czasy, kiedy Heimer mógł mieć 5 wieżyczek. Wy nie pamiętacie tych czasów. Założę się. To był presezon pierwszy. Nie pamiętam, czy w sezonie pierwszym też, ale... Wiesz co? Nie, tylko nie Matis 1007. Czemu Pink nagle skoczył w momencie, gdy on się rozłączył? Prawie trafiłem. A nie, stunuję, dobra.
Dobra, wypadałoby się cofnąć. Wypadałoby się naprawdę cofnąć, bo 2400, prawie 2500, a ja ciągle jestem na midzie. Trzeba zakupić jakiegoś prawilnego Pink Warda. Farma jest taka średniawa, nie? Ale jak na brązy to jest dobra. Wystarczająca na pewno. Co by tu zrobić? Żeby tu nie powiedzieć, że chcę zaszaleć, bo chcę trochę. Walnę sobie tak, walnę sobie tak. I zrobię sobie może tak, tak i prawilny pinkword właśnie. Czekajcie. No, niestety tym razem bez prawilnego pinkworda, bo ten item jest zbyt korzystny. Sona afk? No niestety tak. To może akurat być bolesne, ale patrzcie na tą farmę, jak to soczyście wygląda. Ale Katarina 50? Trzyma się. Teraz damage myślę, że będzie całkiem niezły. Cześć Xin. Jeny. Co ty robisz, stary? Czwarty level miał. No jeny. Wcale damage od tej wieży dostałem. Kupa ze mnie. Ten dalej z tym 42. Co ty pingujesz, żeby się cofać? Ja tu ją sam zaraz zawieszę. Kurwa, Olaf, ty jesteś królem tej dżungli, nie? No nie czekaj, idź se stąd, bo mnie irytujesz. O, prawie żeś trafił. Jeszcze mi spuszuj. O! Spurstowałem Twitcha Heimerdongerem! Czuję się tak epicki. No, że trawią może. Głupi głupek. Głupi Bartas. Ply. Kto pyle? Chodź tu, Ola. Olkaf. That Twitch. How about the bull dupy? Dobrze, prawilny pinkword. Przede wszystkim prawilny pinkword. Tutaj nie ma, że nie teraz. Sona niech wróci. Ten Garen to tam niszczy tego teama. Łapka w górę za prawilny pinkword i komentarz, że propsujecie prawilny pinkword. Przypominam serdecznie, pomaga to każdemu. Chociaż no... Co do Heimerdinga... Zacząłeś to, znowu postawiłem tą wieżyczkę za niego z myślą, że bez sensu. No i pieprzyłem. Znaczy tak trochę 2 na 10, nie? Ale mogło być gorzej. O, blubów. No kurczę. Nie! Ja nie przeżyję tego. No, bo nie miałem potiona.
No Olaf, tu są! Tu jest Malapchite! W ogóle ten Malapchite idzie mnie zabić, kiedy ja nie żyję. Malapchite. Malapchite Kari. Ten Olaf straszował hydrę w dżungli. Król dżungli. Król dżungli. Zdecydowanie. Co ty, Tito, chcesz? Aragon 1909. Uff. Głupia Sona. Negatywny mistrz tego odcinka. Po co ja tą wieżyczkę właściwie postawiłem? O, dzięki Olaf. Głupi śmieć. Aj, Garen. Chapiasty jest. No może byś tak Teemo wybronił. Cześć, Garenku. Wow, nawet tego umie używać. Stop feeding! Jakiś tam połk wszedł, nie? Ale trochę długi cooldown ma to moje ulti. O! No nie zabiję go. A ja nie mam tego. Cooldownu na wieżyczkę. Ale dobra, zrobiłem Xena Blue, bo dla mnie. Spuszczę je dalej. This fucking noob team. Prawdziwy mistrz brązu Katarina. O jen, dałem dupę, myślałem, że za mną pójdzie. Szkoda. Przeciwnik pokonany. Mała rzecz, a cieszy. Prawie trafiłem z tych rakietek. To co, rabadaba. Co się będziemy? Przecież nie Deathfire grasz, mimo że go usuwają i niedługo nie będzie można go wcale, to myślę, że na Heimerdingera rabadaba to by była przesada. Chociaż stawiając dużą wieżyczkę, kiedy ktoś się we mnie wpiernicza. Pro Team Report Sona, me too, I have to. Okej. Okej. Ty, skubańcu, moją wieżę. Nie, duży creep. Magnetyczny klucz zapadkowy! Bitch! Heimer to nie jest zdecydowanie postać do kierowania solo queue. Przynajmniej mam takie wrażenie. No i ten, dupy! Totalnie! Dałem dupy z tym. Udało ci się zabić Malphite tu prawie od samej wieżyczki padł. A co, Kata mnie zabije? Czekam. Z utęsknieniem, nie? It's okay to be gay. It's with the noobs and the fire.
Oh! Not even close. Dobra, budki w sumie w końcu się przydadzą. Dobrze, Olaf, dobrze robisz, słuchaj. Akurat tu łapka w górę i props dla Olafa za to, że te smoki stara się ogarniać. Za build trochę gorzej, nie? Bo item do dżungli to jest bardzo ważna sprawa i sama maczeta to nie jest rozwiązanie. Ale zdecydowanie propsuje to, że on te smoki tak nadgorliwie stara się robić cały czas. Czy może nadgorliwie to jest zły zwrot, ale bardzo dobrze, że skończył naszego trzeciego smoka i umożliwił nam, zwiększył nam movement. Co prawda tylko 5%, ale to jest czasami aż o 5%, tak. No i zablokował ich dostęp do pierwszego smoka, co jest dość dużo. Szybko się zrobił smoczek, ta ta ta, tek tek tek, szybko się zrobił smoczek. Chciałem ci pomóc, znaczy zeksić, pomóc. No kurwa, co za ludzie. Ty jesteś królem, ty jesteś królem, Xinem jest król. Królem jest Xin. 8-3, Heimerdinger lata dzisiaj sobie. Wszystkich nubów nie ma w brązie, jak tu wygrać, kurwa mać. Ja wam powiem bardzo szczerze, jakoś daję radę sam. Trochę Xin oberwał, nie? Trochę dymygy poszło. Ech, ale wieżyczkę go dobije. No się rozpędził Olaf, a jak się rozpędził, to poleciał. Zonia mi się przyda zdecydowanie. Wtedy będę mógł stać w tych moich wieżyczkach cały czas. Ale nie no, jak my nie spuszujemy, to my nie wygramy. O, miska jeszcze awczy. Nie na to jak w trzech grać. Chciałem to szybko skończyć. Znaczy u nich awczy Twitch, nie? Ale to i tak jest. Fine, phone. Fine, rozumiecie, że pchinę. Nie, u nich nikt nie awczy. Kurczę, no i co ja mam zrobić? Co mam zrobić tu? Uhu. Co mam tutaj zrobić? No, puszujcie moje tureciki, póki żyjecie, bo wszystkie zużyłem. Edem dupy. Jednak nie. No tak, miska, super. Grzyb. Tole go zniszczyłem. Jeszcze Timo mi chamsko dobił killa, nie? Jakbym był prączy, to bym napisał KS. Ksaksa, ksaksa, noob. Weźcie się za tureta, nie fleszujecie za kile przez ich ścianę. Turet. Ej, nie zdążyłem zastanowić. Mogłem najpierw E, potem W.
Ale greedy na damage. No jak na Heber to Gera to idzie mi prześwietnie, szczerze mówiąc. Mówię teraz szczerze, nie? Bo moje skille Heimerdongerem są umiarkowane. Tauchin xddddddd ha 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 ha. Idiot snów. Aha, bo gościu się cieszy, że mnie za... Timo Król. Dobre, dobre, dobre. Łapka w górę za ta akcję. Jeszcze kurde. Xingo próbuje tam. Ładnie. Prawilny pinkword rzecz jasna stoi, więc przypominam też o łapce za prawilny pinkword i komentarzu. Bo prawilny pinkword na drzewach nie rośnie. Cokolwiek. Tu, 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 tu. No tam, bez sensu tym rzuciłem. 2 na 10. Wiem, co sobie kupię jako ostatni item. Nie, no X-osta dostałem, nie. Nawet zoni nie zdążyłem użyć. No wyszło za 2 za 1, znaczy jak ta miska wejdzie w te krzaki, to... Ty i ty... Dobry, dobry wart. No ostatni item relaja bym sobie kupił, żeby nie mogli przede mną, żeby ich spowalniać jak będą biegali wokół mnie. To będzie dobre rozwiązanie. No Olaf dobrze pinguje smoka. Bardzo dobrze. Jak będziemy mieli czwartego, potem piątego, zabijesz go miska? A, szkoda. Tormaila miał, dlatego go nie zabiła. Za killem! Jebać inhibitor. Olaf król dżungli, król smoków. Smok uf. Tuf, tuf, tuf. Ale dobrze, to jest akurat spoko. Tylko mówię, item do dżungli by mu się przydał. Czwarty smok daje obrażenia stworom i potworom, czyli szybszy push. Dobra. Nie mam pytań, nie? Pink Ward! Ten ulepszony granat to przekosmiczny jest. Tu nas z takiej odległości daje, że masakra. Szkoda mi cię, Twitch. Moje wilki. Głupi śmieć. Czemu wieżyczka nie bije? Warda. Noob team. No kurczę, kata, skończ już. Ile można? Teraz nie mam stuna. No ulta odpalił. Zabijcie go, bo ja tylko chcę inhibitor im zniszczyć. Przechodzę na pusha na bota. So pro. No mnie ryj. Albo na topa, bo tam jest blue. O jeny, jeszcze tego brakowało, nie? Nasz król dżunglo smoku wyszedł. O ja pierniczę. Och, ale nie, dobra, wrócił. Kurczę, no borykamy się z tymi awkami, czuję, że z tą soną byłoby już milion razy szybciej. Timo tylko stoi, chowa się. Miska ma 12 deadów. Dobra, zajmę się teraz pushem. Mam blue buffa. Nie no, sami obronicie spokojnie. Oni mają super miniony jeszcze dodatkowo. Jak wychodzą z bazy, to pozwalą mi speed pushować. To jest jedyny sens tutaj w tym Heimerdongerem, powiedziałbym. Że nic lepszego teraz nie wykminię.
Skubany zabił mnie jeszcze. No bo nie miałem tego relaja. Trochę odpuszczowaliśmy, ale oni teraz znowu odpuszczują. No ale ci moi poszli tymczasem midem. Dobra, relajka jest. Sporo kasy wpadło za tego split pusha. O! Króle normalnie będą pushowali midem, nie? Malphite trafił. Nie no, tego Malphite tylko Teemo może w tym momencie zabić. Na szczęście jest pod AP. Ale i tak tych itemów ma mało. Wszyscy mają mało tych itemów, tylko ja mam cały build prawie. Jednego mi brakuje. Twitch wpadł na to samo. Ten epicki Garen i Twitch kierują ci gierkę. No bardzo. Zdecydowanie oni. Ta kata sobie jaja robi, czy co? Właściwie. Ujęny, ale go zmiotło. Udało ci się zabić wroga. I taka gra na co dzień. No już mnie ta kata denerwuje, nie? Chyba was też tym swoim całym płakaniem. Ile można, no ile można, kurczę, no. Naucz się grać i keruj gry sama. Samemu, Klisiu, a nie płaczesz na innych. Da się. Jak się zna podstawy, to tutaj w brązie spokojnie da się. Nawet Heimerdinger. Czy te wieżyczki nie slowują? Tak jak kiedyś slowowały z relaja? Jak tak, to trochę lipa. Może zdążę coś tu nawet. Oż ty skubańcu. Wreszcie użyłeś tej zoni Taoshin. Wreszcie jakoś sensownie. I spuszowałeś wieżę. No moje gratulacje. Tyle czekać na jedną zonę. No co ten Twitch miał zrobić? Ograłem go. A ty mi tu płaczesz, kata, dalej. Uciekła, dobra. Spuszować to, żeby wieżyczka się wzięła za inhibitor. O, spuszowali to pan. No, to już coś czuję, że pogrze. Oj, nie zdążyłem tego stuna, nie? Ale z Xinpar... Aj, zesmajtował mój turret, żeby nie pan. O, tak. Aps. No, przebicie sobie na koniec weźmiemy i tyle. Smarknę, sehech. Gdyby tylko ten Teemo miał normalną farmę, to on by był taką potęgą tutaj, nie? A miał potencjał, bo grał na Malphite'a, to tą farmę mógł mieć dwa razy taką nawet niż ja. No nie, no, ja mam 200, no, ale spokojnie taką jak ja minimalnie. Olaf piątego smoka bierze. Olaf, król dżungli smoków, pięknie, ksakso, 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 ksaksy. Powinniśmy barona wziąć. Jedno fu. Ktoś go musiał dawno nie robić. Dobijmy inhibitor na midzie. No Olaf dobi go, pięknie. Ja ci pomogę. Ja cię uratuję. Przebicie kupiłem, jaka masakra. Ja jestem śmieszny.
napiszcie w komentarzu ładnie tej Katarinie, kto dokładnie jest śmieszny. O, misklik. Kto jest śmieszny? Znaczy, ja jestem zabawny, a to jest różnica. Pyk, 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 pyk. Przegrałem 250 plus rankedów przez takich ludzi. Zdecydowanie przez takich ludzi, nie przez swoje jebane nastawienie. I nie przez brak umiejętności. Głupi cieciu. Łapka w górę i do ulubionych. Rozpoczynamy nową serię Mistrzów Brązu po prostu w pięknym stylu. Heimerdinger, król. No, pięknie coś ścięło scenę, nie? Aha, bo wywaliło Lola. Nie no, ja chcę zobaczyć te statystyki końcowe. Ja chcę zobaczyć, ile damage'a zadałem. No dalej. To będzie następny. To powinno być i tak i okej. Bo ja to sobie odpalę tak jak wcześniej wam tamto odpalałem. No niech załapię. Nie załapię tego. Jest, dobra, no to tak, jest tu jakiś wykres, no Golda to zdecydowanie tutaj mieliśmy przewagę przez całą grę. Build graczy. Statystyki. Damage mnie interesuje. Obrażenia zadane bohaterom. 9700, 20 tysięcy, 18 tysięcy, 16 tysięcy, 6,5, 32, 28... 1000, 16 tysięcy, 50 400! Deklasuje totalnie całą resztę! Tyle radości z gry Heimerem, nie? Po prostu radość sama w sobie. A obrażenie ogólne? 108, 71, 93, super kata. 87, 96. Xin zadał więcej. 135, 89, 4. 156, 253, 8 tysięcy. Mistrzowie brązu. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Brązu. Ja się z wami żegnam, jeszcze wam pomacham na koniec. Papa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale fajnie mi mikrofon tak nachodzi, że jakbym go miał w nosie. Wkładam go sobie w... Tak. Dobra, na razie. Hej.